W dzisiejszym odcinku będzie, no nie powiem, że krótszy potem znowu, ale będę chciał tylko poruszyć jeden ważniejszy temat, a mianowicie dwa. Komunalne rozmowy, nawiązanie do wczorajszej wypowiedzi Dragiego w Unii Europejskiej, bo pojawiły się jeszcze nowsze tutaj informacje, oraz coś rusza się z gamingiem i że gaming i te monety, które leżą w tej chwili na dnie w growych różnych projektach, prawdopodobnie będą miały swoje podniesienie, jak ruszy sezon gamingowy. A o tym za chwileczkę. Cześć, witam wszystkich, ja jestem Maciek, to jest 3-2-1 Krypto, zaczynamy kanał niezdzieralny jak stara płyta albo opona w jeździe na starym dieslu, jedziemy, to tylko moja opinia, cel edukacyjny, nic tutaj nie polecam, bardzo szybko do Bitcoina, słuchajcie, nie ma co się tutaj rozwodzić za bardzo nad tym wykresem, osiągnęliśmy w tej chwili bardzo ładny pułap, wczoraj doszliśmy tutaj do powyżej 1,61. Tak szybko go to ten poziom pokażę jeszcze tu w tym miejscu. O, 1,61 oraz VWAP. I tutaj rano na Market Update. Pamiętajcie, że jeszcze jest darmowy Telegram. Warto do niego dołączyć, bo tam też mówi wiele rzeczy, których nie ma na YouTube. Robimy chyba falę czwartą. I tutaj właśnie mamy A, B, C, D, E. I przygotujcie się na wywalenie do góry. Jeżeli takie coś by się stało, to mielibyśmy wtedy korektę, na której skorekciłoby większość altów, o których zaraz powiem. Więc teraz liczę na to, że ta fala tutaj przeciągnie się do góry. Dobra? O tym mówię. I teraz patrzcie sobie na takie monety, jak na przykład Fetch AI oraz tutaj inne. Piękne wybicie. Myślę, że jeszcze Fetch może troszeczkę dojść. Mam nadzieję, że nie jest to A, B i C, chociaż wcale bym się tym nie zamiótł. Nieważne, gdzie teraz dojdzie Fetch AI, jeżeli Bitcoin będzie tracił, prawdopodobnie Fetch też będzie tracił. Jeżeli Fetch, powiedzmy, dojdzie tu, straci na wyższy dołek, bo pamiętajcie, że jeżeli Bitcoin zacznie wychodzić górą, te alty też zaczną wychodzić górą, nie? I wtedy jak one by tutaj doszły i Bitcoin by robił korektę, to te alty też zrobiłyby korektę, ale byłaby to już korekta na wyższy dołek, czyli czytaj, mielibyśmy jedynkę albo A, dobra? Tutaj by była B albo 2 fala i byśmy czekali na tą finalną falę, która by zdecydowała, czy to jest 3 czy C. Tak? To by było już bardzo duże podniesienie. Tak samo na Bitcoinie, tak samo na każdym alcie. Dobra? Tak samo na każdym alcie. Nie wiem. Run to samo. To samo. Tutaj tylko, że troszeczkę tak za bardzo wysoko dałem ten tutaj wykres, ale wydaje mi się, że run tutaj jeszcze by skończyło tą korektę i dopiero wtedy byłby ten wykres. Aave też dużo ludzi. Aave zaczyna wychodzić bardzo ładnie. 140. Okay? Też ciśnie do góry. Ale też przy spadku bitcoinowym też myślę, że jeszcze miałoby jedne oberwanie. Link. Na razie widzę tutaj ABC. No tak słabo widzę te podniesienie się jeszcze. Zobaczymy, czy to już jest to. Oczywiście mogę się mylić, bo może to być jedynka, dwójka i idziemy. Ale na razie tak patrząc na to wszystko, to tak no widzę bardziej, że to gdzieś by tutaj było TB w tym podniesieniu. Nie? Zobaczymy. A później jeszcze do dołu. Wraz z Bitcoinem. Velo ładnie robi wreszcie ten retest oczekiwany, o tutaj oczekiwany, co tam jeszcze, Chili's też ludzie mają, no tak słabo trochę, troszeczkę do góry, ale jakbym jeszcze zobaczył takie podniesienie, o tutaj, o tu, cena by spadła niżej i indykator zrobiłby kolejny wyższy dołek, mielibyśmy trzypinową dywergencję, słuchajcie, pięknie by było, pięknie, nie wiem, SK też ludzie się pytają, SK idzie w ogóle swoim torem, nie patrzą tutaj na nikogo, dosyć ładnie wygląda, dla mnie to jest fala czwarta jak nic, no i teraz SK też by próbował wychodzić też do góry, jeżeli nic by się nie zmieniło, nie wiem, Notcoin, bardzo podobnie, też bym widział takie podbicie małe, jeszcze małe, a potem korektę, jakby to byłaby korekta na wyższym dołku, ok, to by było dobrze, ale jeżeli Notcoin by spadł na niższy poziom, dobra, to by był szybki spadek, a tutaj mielibyśmy ponownie
na indykatorze dywergencję, dobra, to by był prawdopodobnie dołek tego notcoina. Dzisiaj pokażę jeszcze inne rzeczy, które myślę, że mogą być tutaj takimi dołkami. Jupiter bardzo podobnie, też jak wszystkie inne coiny, nie wiem, TIA też bardzo podobnie, TIA tak trochę słabiutko stoi. Jednak z tym podniesieniem się Bitcoina myślę, że te coiny jeszcze poszłyby do góry, więc ja bym nie shortował ich teraz, ponieważ te wyłamanie z Bitcoina właśnie dałoby boost, a dopiero później można by było coś tam takiego ugrać. ICP też sporo ludzi ma. Całkiem silnie ICP wychodzi. Muszę powiedzieć, że ICP już zaczęło tutaj wyższy dołek i teraz to jest bardzo ciekawe, czy to nie jest jedynka w tej tutaj, powiedzmy, nowym impulsie. Znaczy, to już było 1, 2, 3, to jest jedynka w trójce. Także na razie ICP bym tutaj sobie obserwował, ale powiem, że wygląda dosyć bullish. Dosyć bullish. Atom wyszedł trochę, ale powiem, że już raczej patrzyłbym na spadek tego atoma. Na mniejszej osi pewnie widać jakieś dywergencje, tutaj mi się wydaje. Zaraz, już jest dywergencja na mniejszej osi, na RSI i na tutaj histogramie, więc atom raczej na shorta bym patrzył. No i oczywiście Ethereum, na razie też jeszcze bym tutaj widział taki spadeczek na 2000, może trochę niżej, a dopiero później takie poderwanie, także nic takiego specjalnego. Dominacja Bitcoina, zobaczcie, cały czas się utrzymuje, ale jeżeli to jest początek spadku, to właśnie wtedy alty zaczęłyby ładnie tutaj nabierać, więc jeżeli Bitcoin, och, powiem to jeszcze raz, wyszedłby tutaj, to by poszło do góry, następnie by spadał, dominacja by się utrzymała, a następnie dominacja by spadała, Bitcoin wtedy wyszedłby po tej korekcie do góry, byłoby pięknie. Więc jest spoko. Tutaj jeszcze przypominam, pamiętajcie Zen, pamiętajcie Nexo, pamiętajcie Przemka Kantor, Swissborg oraz tą giełdę Primex BT, gdzie możecie sobie poćwiczyć na FreeCashie oraz kupować inne rzeczy. Różne linki jest też pod spodem i pierwszych 20 osób tam dostaje do depozytu 20 chyba czy 10%, także można to. Oczywiście nie, że wypłacicie tą kasę, to jest na fees i te inne rzeczy, także można sobie popróbować, jakbyście coś tutaj chcieli. W trendach różnego typu zobaczmy Frax, Jasmine, o właśnie Render, Jasmine, już dawno nie patrzyliśmy, zobaczmy jeszcze Jasmine, o zobaczmy jeszcze sobie tutaj Jasmine, jak wygląda Jasmine, o zaczyna wychodzić dosyć, no i właśnie też jest takie tutaj, czy to jest trójka, czy to jest C. Pamiętajcie, że nie możemy wyjść poniżej jak ta jedynki, nie? I wtedy jak pośmy tutaj podciągnęli jeszcze, dobra, ale Jasmine silnie stoi, wow. Zobaczcie, jaka siła jest tutaj, patrzcie. Siła jest chyba, o wow. No, słuchajcie, Jasmine jest o wiele większe. Raczej jest to impuls, bym powiedział. Raczej jest to impuls. Jasmine tutaj może patrzeć na impuls. Słuchajcie. Tutaj byśmy mogli w tej chwili, nie wiem, jeżeli to jest powiedzmy A, B i C, albo jest to nowy impuls, ale tu byśmy widzieli wzrosty na Jasmine. Nieźle. Dobra, idziemy szybko do wiadomości. Pięknie. Jeszcze jest ok, tylko pamiętajcie, te alty jeszcze by poszły. Następnie retest i to jest ten retest, na który bym tutaj pobierał. Jak wyjdziemy z Unii, to będą kontrole, no, zacznijmy może od tego tematu, dobra? Padre dodaje teraz Ether Vista, czyli tego coina, który tutaj, który też ostatnio nieźle zaczął iść, tak? Także będzie można właśnie tutaj multi robić trading, a także support właśnie Ether Vista, tak? Można tradować na Ether Vista, także jest sporo. Padre to Antimev, teraz mają nie tylko Ethereum, mają też Binance Smart Chain, okay? BSC, Solane i Arbitrum, tak? I teraz właśnie, jak ten link pod spodem, co jest na pod opisem sobie to założycie, no to jest to taki, w skrócie dla osób, które tego nie wiedzą, jeszcze jest w szybkim starcie odcinek o tym, o Padre, jest to taki DEX, który podłączacie swój wallet, tak? Albo tworzycie tam nowy taki do grania i macie możliwość zakładania stop lossów na DEXach. Stop lossów na DEXach w interfejsie takim jak na przykład na Binance
Ok? Bardzo prosto, bardzo prosto. Więc uważajcie na ten. Jak możemy przeczytać tutaj u Piotrka Ostapowicza, zobaczcie. To jest chyba wzięte od mniej więcej, o tak, od IT Techa, nie wiem chyba, czy to jest, tak, to jest odpowiedź na IT Techa. Możemy sobie tu zobaczyć, że short time holders i long time holders, czyli krótkoterminowy i długoterminowy, jest tutaj właśnie przepływ z rąk do rąk, czyli można zobaczyć, że ludzie z krótkim kapitałem są na minusie, tak, a skupują od nich ludzie z długim, z tym, którzy po prostu trzymają Bitcoina długo. Także short time holders poniżej tej linii, okay, to jest sprzedaż na minusie, czyli jeżeli kupujemy coś, jesteśmy powyżej tej linii, to sprzedajemy na zysk, a tutaj sprzedajemy na minus, tak, na minusie. Tutaj właśnie zobaczcie, większość, 80% tych short time holders są na minusie tutaj, czyli można zobaczyć, że głównie kupują oni w tym miejscu, ci krótkoterminowi, a sprzedają tutaj, czyli dużo się ta ideologia nie zmieniła. Znowu kupili tutaj, sprzedali w tym miejscu. Znowu kupili w tym miejscu, a sprzedają w tym miejscu, więc dużo się nie różni. Zobaczcie, tutaj też mamy, o tutaj, zobaczcie. Kupili w tym miejscu, a ten wskaźnik jest wysoki tutaj, w sam raz na dołek. Więc dużo się nie różni, więc nadal jest ta sama patologia, nadal FIR działa jak nic, FIR działa jak nic, tak? Więc long time hodlerzy są tutaj na zwycięstwie. Jak możemy jeszcze sobie popatrzeć na inne dane, na przykład tutaj na właśnie nasz indykator, który troszeczkę się zmienił, widzimy, że whale posiadający dużo kasy, tak, na razie nie spuszczają stonu, ale już idą ładnie bokiem, a takie bokiem zwykle ważyło, że będą redukowali swój wallet. Więc jeżeli będą oni redukowali swój wallet, posłuchajcie, to i Bitcoin miałby korektę, to jest miejsce na moje wejście. Napisałem tylko do sentymentu, czy coś się zmieniło w tej metryce, bo wcześniej było coś takiego, o tutaj byliśmy, a nagle pojawiły się te dwa takie bobki. Co też prawda, że takie rzeczy tutaj oznaczają, zobaczcie, że jak cena wychodzi, tylko że już nie jest to tak, nie jest to tak miarodajnie pokazane właśnie, tak jak tutaj, zobaczcie. Tu był spadek, cena poszła do góry. Tutaj cena, ten zawartość ich uletów spadała, te czerwone to są zawartość ich uletów, cena poszła do góry. I teraz cena wychodzi do góry, dlatego liczę, że jak będzie dołek, a tutaj ta metryka się zacznie troszeczkę opuszczać, no to wtedy myślę, że takie coś by tutaj można było wyczaić. Ale poprzednia metryka była troszeczkę lepsza, zobaczymy, czy oni coś tam, czy oni coś tam poprawią. Możemy sobie jeszcze zobaczyć wpływ bitcoinów na życie przeciętnego Kowalskiego. Żartuję oczywiście. Ale flows, ok, Bitcoin ETF. No, mamy plus 500 bitcoinów. Wczoraj było. Były same minus, 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 minus. Na razie plus 500. Zobaczmy jeszcze, jak sobie Ethereum radzi. Zobaczmy. Ethereum radzi sobie, no, całkiem najgorzej, tak? Jesteśmy na minusie, minus 180 tysięcy Ethereum. Także na razie Ethereum nie cieszy się tutaj uznaniem. Jeszcze pewnie nie osiągnęło swojego super ultra dołka. To jeszcze nie jest to. To jeszcze nie to. Katamoto. Nie wiem, czy pamiętacie, ale Katamoto zaczyna tutaj, zaczyna wychodzić, ale to ten news przesunąłbym sobie tutaj. Poczekajcie. Tak. Bo, właściwie to tutaj bym sobie to wprowadził, bo zaczynają się ruszać powoli rynki, ale to o tym zaraz. Pierw EU, zobaczcie, wczoraj mówiłem o Drago, o tutaj tym dragsterze, że on widzi, że Unia potrzebuje 800 miliardów rocznie i bla, 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 i że była konkurencyjna, ale argumenty, które podaje, wcale nie mówią o konkurencyjności. Mówią o tym, żebyśmy nadal w tej patologii szli na zielone tam chłamy, picie tego szlamu z żółwi ninja, promowanie szlamu z żółwi ninja, promowanie LPG i promowanie jeszcze, nie wiem, jakiegoś tam dziwnych innych rzeczy, co zabija innowacyjność. Najlepsze jest, żebyśmy nic nie produkowali, ale żebyśmy brali kasę z długu. Toż to jest typowo, nie wiem, komunalna historia 4, dobra? I teraz tak. Tutaj taki też artykuł wpadł w ręce i okazuje się, zobaczcie, że Unia prawdopodobnie
będzie miała duży problem, ponieważ zaczyna prowadzić do takich komunalnych rozmów, że próbuje wziąć prywatną wartość i decydować, co trzeba z nią zrobić. I euro tutaj regulatorzy nie widzą, żeby iść w innowacyjność, tylko bardziej, żeby kontrolować wszystkie aspekty i regulować je. I chcą oni zrobić coś takiego jak kontynentalizacja, czyli kontynentalizacja. I tak jak Nvidia, na przykład Apple, powiedzmy, ma bana w Unii Europejskiej i nie może tam dawać pewnych feature'ów w swoich telefonach, tak, i tam sprzęcie. Na przykład w Apple będzie, w USA będzie inny, w EU będzie inny, a w Azji będzie prawdopodobnie taki jak w USA, nie? I w EU będzie, nie będzie mógł mieć paru tam parametrów, dlatego że Unia to zabroniła i tam bla, 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 bla. Teraz jest gadka o Nvidia i zobaczcie, Nvidia wpompowała kasę w CUDA i w cały ten research, a oni będą starali się zlimitować to, ponieważ nie będzie równości i nie będzie można mieć równości jakby w działaniu. Rozumiecie? Że wiecie, rdzenie AMD nie mają tej autorskiej techniki CUDA, przez co AI nie za bardzo działa, chyba nie działa, mi się wydaje, z Radeonami, a wszystko dzieje się za pomocą właśnie CUDA, dlatego Nvidia wycena idzie tak do góry. Nie, ale w Unii Europejskiej ta Nvidia będzie musiała separować, prawdopodobnie, jeżeli to się nic nie zmieni, separować chipy CUDA, dobra, z Nvidia chipów. Czyli będziemy mieć chip, który zawiera te rdzenie CUDA i one będą musiały być wyjęte, żeby inni też mogli konkurować z Nvidia. Kumacie? Powiedzmy, powiem inny taki przykład. Powiedzmy, że wy nauczyliście się dobrze grać w koszykówkę, dobra, i rzucacie swoją techniką rzuty za trzy. Macie po prostu typowy, charakterystyczny dla was taki pattern, że dajecie, powiedzmy, nie wiem, krok w bok albo bok, przykurcz i skok do góry, tak jak, nie wiem, kot w Pegasusie, i jest za trzy. I Unia zabroniłaby wam używania tego, tylko inni musieliby też to używać na tym samym poziomie co wy, mimo że się nie uczyli tego triku. To jest popieprzone, to jest popieprzone. Mało tego, jeżeli ktoś się do tego nie zastosuje, to będzie musiał zapłacić 10% globalnego utargu swojego, gdzie w Unii Europejskiej taki Apple robi tylko na przykład 7%. Także, nie wiem, w innych słowach, Unia Europejska grozi ukaraniem amerykańskich gigantów tych technologicznych, tak, więcej ilością pieniędzy, aniżeli oni robią na europejskim rynku. Europejskim rynku. Więc ja pierdzielę, to jest dopiero popieprzony temat. Więc powiedzcie mi, co spowoduje takie coś u tych gigantów? To, że prawdopodobnie będą odchodzić z Europy, a już tym bardziej tam, gdzie się da, będą limitować te wszystkie technologie i te różne rozwiązania. Więc wkrótce może okazać się, że nie będziemy mieć dostępu do socjali, nie będziemy mieć dostępu do chipów, nie będziemy mieć dostępu do telefonów. Więc wracamy tutaj do Drago i jak mamy się innowacyjnie rozwijać, bazując na długu, skoro rozwijamy się w tej chwili według tutaj tego ekonomisty, że jest źle, daje on pomysły typowo komunalne, żebyśmy się rozwijali, a strona polityczna popiera pomysły i wspiera te komunalne pomysły na jeszcze większy efekt. Nie wiem jak wy, ale ja widzę, że EU powoli transformuje się w mega sektorowy Bangladesz, nie obrażając Bangladeszu. Drugą sprawą, jaką widzę, to Niemcy znowu zaczynają się konsolidować, zabierają wszystko, ponieważ wszystko z Polski idzie do Niemiec, z innych krajów też idzie do Niemiec, wiecie, te produkcje, więc gospodarka niemiecka będzie tą jedyną wybraną. Deutsch, nie? Idzie. I inne kraje, wydaje mi się, że będą ciągnęły z tych Niemiec, ile się da, a jak Niemcy odmówią, to będzie koniec Unii. I teraz jest pytanie dla mnie.
czy Niemcy będą chcieli dawać kasę tym innym krajom, czy jak te kraje się wreszcie obudzą i będzie koniec Unii, Niemcy znowu będą w glory and fame stali sobie tutaj i one będą numer jeden gospodarką, a wszyscy będą musieli całować im pieśni. Czyli tak jak to było, poczekaj, takie daty 1, 9, 3, 9. Było, nie? Było. Więc zobaczcie, jak oni tutaj kłamą. No i patrzcie, kolejny przykład, kolejny przykład. Jak wyjdziemy z Unii, to są takie, wiecie, to są argumenty tych, co chcieli, chcą pozostać w Unii. To będą znowu kontrole na granicach, nie? Tymczasem Polska w Unii, a na granicach, proszę bardzo, od 16 września ruszą tymczasowe kontrole na wszystkich granicach lądowych Niemiec. Teraz cofnijcie się do tego, co powiedziałem o Niemcach i o tym, że one stają się powoli tym konglomeratem usług, i to solarowych, energetycznych, tak? Różnego typu przeładunkowych, żebyśmy z Chinami tam inwestowali. No wszystko, zbierają transport, wszystkie rzeczy. A reszta Unii tego nie zbiera, w szczególności Polska. I zobaczcie, tymczasowe kontrole na wszystkich granicach lądowych Niemiec poinformował w poniedziałek podczas konferencji prasowej minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser. Kontrole mają potrwać początkowo 6 miesięcy. Nie ma nic takiego bardziej stałego, jak wprowadzenie tymczasowych kontroli albo tymczasowych restrykcji, które będą cały czas. To chyba powiedział Nixon, mi się wydaje. No i idziemy. Zobaczcie, Sui Whale dodaje nowe tutaj pozycje do właśnie mobile gaming i znowu jest mowa o tym MPP. I o to tutaj chodzi, że widać, że zaczyna się tutaj przesuwać sporo rynku w projekty supportujące nowe właśnie trendy, nowe trendy gamingu related cryptocurrency, czyli monet, które odpowiedzialne są za gaming. Gaming, pamiętajcie. A gamingowe rzeczy leżą, a ich produkty, tych gamingowych rzeczy, już niedługo, tak jak na wczorajszym odcinku, możecie zobaczyć, staną się ciałem. Mniej więcej prawdopodobnie w pierwszym, drugim kwartale przyszłego roku będą mega, mega pokazówki. Ale to zwykle rusza kwartał do dwóch kwartałów wcześniej, czyli teraz właśnie wydaje mi się, że jest dołek na gamingowe różne monety. Możemy sobie jeszcze zobaczyć, jak wygląda ten dołek na tutaj, na tych gamingowych tutaj rzeczach. Zobaczmy, jak to wygląda. ETF-y na razie nie ma tutaj nic specjalnego, inflacja też nie sobie, bla, bla, bla. Memcoiny zaczęły się ruszać, zaraz też o tym parę rzeczy powiem. Liquid staking, nie? AI zaczęło się ruszać, ale nie widać ceny, ale widać coraz bardziej pakowanie kasy. Bull market zaczął też się tutaj pokazał. SocialFi, tak sobie, nie ma game, a game są tutaj, sorry. iPhone, o nie wiem, co się stało tutaj z iPhone'em. Co to jest? Apple Win, BC New, a coś, Apple coś prowadziło z iPhone'em, tak? Coś mi się tu wydaje tutaj, że można, a chyba nowa reklama, tak? Ale weźmy tutaj root asset. Sobie zobaczymy game. Zobaczmy, jak stoją tutaj gamingowe rzeczy. Weźmy sobie je na ostatni rok. Okay. Na razie widzimy trend nadal trend spadkowy. Widzicie? Nadal trend spadkowy. Więc czekam tylko, aż będzie takie coś i później zobaczymy taki pik. To będzie oznaczało, że robi się hype na gamingowe rzeczy. Hype na gamingowe rzeczy. I idziemy dalej. Po 550 milionów tego dropu, powiedzmy, z DOX, teraz trzeba czekać na Hamster i Katizen. Nie mam tutaj za bardzo Katizena. Hamstera niestety nie zacząłem kopać, to prawdopodobnie będzie największy pakiet, więc już niedługo kasa zacznie wdzierać się. I pamiętajcie, ta kasa przychodzi z zewnątrz, dawana jest do krypto, które wydają kasę na też inne projekty. Spieniężają takiego DOXa i kupują coś innego. Tezos będzie miał na token 2009 też swoje tutaj wpięcie i oni będą robili coś takiego jak Tezos Realm. Co to oznacza? Nie oznacza to nic nowego jak budowanie virtual meta świata, w którym będzie można uczestniczyć tam, różne socjale robić i takie sprawy. Gamingi, bo oni nastawiają się na gamingi oraz DeFi, czyli Tezos buduje swoje unowocześnienia, które niby będą tam wtedy meta i takie inne. Także stare projekty zaczynają odkopywać się i iść do meta świata. No i idziemy wreszcie do Katamoto. Katamoto 24 sierpnia, września będzie miała odpalanie jakiegoś tam katapump, coś tam i nowe tutaj meme. I teraz patrząc na te meme, co pokazywałem przed chwilą, na gdzie to było tutaj? O, tutaj na Social Trends.
na meme coiny, gdzie one są tutaj, memcoins, być może zacznie się podpalać coś tutaj na tym Katamoto. Zeszło na dół, tak? I teraz Kata uderza w Base i w Solanę, tam gdzie są te rodniki memecoinów. Na Solanie jest dużo. Base dopiero zaczyna startować. Ciekawy jestem właśnie, jak będzie z Synthwap, bo na razie utrzymuje się, jest na bardzo dolnych przecenach, bo nie ma jeszcze hype'u na Base. A to jest w pełni działający, ładny DEX. Będzie ciekawe. Dlaczego FetchAI i Render mogą mieć właśnie tutaj spadek, ale to jest opisane, że właśnie Nvidia ma problemy w tej chwili, ponieważ tutaj, wiecie, jest ten disruption w tych produkcji chipów, no i to może wpłynąć na po prostu trend AI, jeżeli ich akcje stracą, to bla, 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 ale tutaj może pojawić się nowy sektor, ponieważ jeżeli chipy nie będą budowane, no to wtedy będzie mniej mocy obliczeniowej dla tych nowych, powiedzmy, tych LLM-ów, tych modeli językowych, żeby można było je przetrenować, ale wtedy może oczy zwrócą się w kierunku DePIN, które projektów krypto, które mają swoje farmy i których też można wypożyczać właśnie moc obliczeniową. Także to będzie bardzo, bardzo ciekawe. Druga sprawa, którą trzeba bardzo poruszyć, to to, że pamiętajcie, że LLM-y mają zapotrzebowanie na moc obliczeniową do pewnego momentu. Jeżeli ich nauczanie, powiedzmy, osiągnie 80%, moc jest potem stabilna, tak? Tym samym nie trzeba jej tyle, można ją zmniejszyć. I wtedy tych chipów nie będzie potrzeba tyle, więc tak czy siak, prędzej czy później będziemy zalani tymi chipami i wtedy dopiero będzie, powiedzmy, koniec tego rodzaju runu, tak? Ale wtedy DePIN, jako że jest tańszy od, powiedzmy, jakichś tam mocy obliczeniowych Amazonów, bo wtedy jak już modele językowe muszą łapać obecne dane, no to już nie trzeba aż takich zaawansowanych kart graficznych, aż takich zaawansowanych różnych modułów rozwiązań. Można to robić, powiedzmy, na kartach typu RTX, które są w dużej mierze w DePIN, a nie na tych kartach H100 i H200. Można też użyć karty A100 na przykład oraz karty RTX-owe, czyli te, co mamy w domach, więc wtedy też może DePIN pójść tutaj w te rozwiązania. A i wtedy Nvidia raczej już nie będzie miała tyle przychodów, no bo nie będzie się tyle sprzedawało, tak? No i na koniec tylko pokażę taki artykuł, ja go wkleję tutaj niżej. Nie będę o tym mówił, bo jeszcze mogą mi zdemonetyzować mój niemonetyzowalny kanał, bo ja nie mam tutaj reklam włączonych, ok? Ale nie chcę już pod znowu mieć jakiegoś tam bana numer 4, czy coś takiego. Więc dam ten artykuł, sobie go przeczytajcie. Chodzi o to, że na kolejnych spotkaniach 22-23 września lat szczytu i tam ONZ i inne, będą oni planowali naszą przyszłość. Dobrze jest to przeczytać, bo tam są takie trendy, o których pewnie będzie się dużo mówiło. I tym elementem kończymy dzisiejszą baśnię o Bitcoinie. Patrzymy, uważajcie, jest tutaj moment na wyłamanie do góry. Jak pewnie ten odcinek włączycie, to już będzie wyjście z tego trójkąta. Więc to tyle. Na razie, trzymajcie się. Cześć. We'll be right back.